Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj znowu piątek, deszczowy piątek. Jak Państwo widzicie z raportów, sytuacja praktycznie nie zmienia się. A jeśli to na korzyść, troszeczkę tylko jestem zmartwiony, że jest coraz mniej badań robionych, ale też jest mniej badań, bo jest mniej ognisk. Nie ma ognisk, nie ma badań. Mam nadzieję, że to idzie ku lepszemu. Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień dla wszystkich dzieci i z przedszkoli, i ze szkół. Kończy się rok szkolny. Jeden z najdziwniejszych roków szkolnych w historii naszego kraju. Uczniowie zaczęli normalnie uczyć się w sposób tradycyjny, a skończyli szkoły w zupełnie innym trybie, w trybie online, w trybie zdalnym. Zobaczcie Państwo, jaka to praca. Jak ciężko było opanować tą sytuację. I wielkie podziękowania dla uczniów, nauczycieli za to, że ten temat został ogarnięty. Bardzo dziękuję też rodzicom. Rodzice w większości też przypuszczam, że odświeżyli swoje umiejętności w zakresie szkoły podstawowej i to w wielu przedmiotach. Też myślę o rodzicach szkół średnich, ale i uczniach szkół średnich, przecież i matury były też w tym trybie dziwnym. I studenci uczyli się w taki sposób, teraz mają sesję, przecież matury jeszcze trwają. Tak czy siak, rok szkolny się zakończył. Wczoraj pan premier powiedział, że następny rok będzie w sposób już tradycyjny. Też liczymy na to i liczę na to. Będziemy musieli szkoły przez okres wakacyjny przygotować do tego, żeby mogły zafunkcjonować w trybie normalnym, bo przecież obostrzenia dalej są. A dzieciom, młodzieży życzę dobrych, spokojnych wakacji, ale też proszę dzieci i młodzież, żeby mimo, że sytuacja się uspokaja, stosować się do obostrzeń, które nadal funkcjonują. A z tego co widzę, to najtrudniej to idzie właśnie ludziom młodym. Proszę Państwa, przed nami okres urlopowy, też będziemy się wybierać na urlopy. Musimy zachować ostrożność, ale też trzeba żyć w miarę normalnie. Dzisiaj mamy piątek, pojutrze wybory. Też mam wielką prośbę, żeby stosować się do zaleceń członków komisji, żeby do lokali wchodzić tam, gdzie jest napisane pojedynczo, wchodzić pojedynczo, bo niektóre lokale są małe. Żeby mieć maseczki, żeby dezynfekować ręce. To wszystko będzie wymogiem udziału w głosowaniu. Istnieje też możliwość głosowania korespondencyjnego, ale w naszej gminie to jest tylko 30 kilka pakietów. Więc wszyscy, którzy będą chcieli, pójdą na wybory do lokali. Proszę o zachowanie ostrożności. Myślę, że mamy teraz też ten taki czas bardzo mokrego czerwca. Chciałem podziękować strażakom za pomoc sprzed tygodnia. Dalej mamy porę deszczową, dalej zagrożenie burzowe. I proszę bardzo, żeby każdy też koło swojego domu zrobił porządek. Tym bardziej, że część tych podtopień, które miały miejsce i mają miejsce, są z winy nas. Zostały zaorane, zasypane rowy. Nieczyszczone są najprostsze urządzenia wodne przy budynkach bądź w polach. Jeśli my sami nie weźmiemy się za te sprawy, to będziemy mieli duże problemy. Tak jak Państwo niedawno martwili się, że jest susza, tak teraz wszyscy martwimy się, że jest za mokro. Współczuję rolnikom, bo jeszcze dalej takiej pogody to będą występowały bleśnie, będą gniły uprawy. Już nie wspomnę o osianokosach. Liczę w związku z tym i życzę dobrej pogody. Liczę na to, że będą dobre, spokojne wakacje i do zobaczenia za tydzień.